mnie tu nie ma, bo tu nie ma się, tu nie ma się za co zabrać. To, co odziedziczyliśmy w 1918 roku, to był jeden wielki koszmar. Jeśli chodzi o komunikację, kolej, trzy różne systemy, dwie szerokości torów, to, żeby to wszystko poskładać, a poskładano, to wymagało nieprawdopodobnego wysiłku. No z właśnie, kładziono nacisk, czy gorzej? Bo kładziono nacisk przede wszystkim, panie Jerzy, na kolej, prawda? Ona była najważniejsza z punktu widzenia funkcjonowania kolej, państwa. W tym czasie kolej no, podejmowała główny wysiłek transportu towaru, powiedzmy, z tym, że w zaborze pruskim ta kolej, ta sieć kolejowa była gęsta, w zaborze carskim dużo lżejsza. Z drogami tam były jeszcze większe różnice. Proszę sobie wyobrazić, że w zaborze carskim po 1918 roku okazało się, że na 100 kilometrów kwadratowych, powtarzam, 100 kilometrów wypadało 1,5 kilometra bitej drogi. To niebywałe. Tych dróg praktycznie nie było. A pozostałe drogi to były takie, którymi właściwie samochodem nie dało się jechać. Wozy konne. To wobec tego, włącznie. Jak ta motoryzacja miała się rozwijać, skoro ktoś, kto kupił samochód, to mógł sobie pod jego przedmieścia, powiedzmy, na ulicę Miodową, czy z Miodowej na Plac Krasiński. Ale się nie było ewentualnie, że bo nie było zwyczajnie. Mówię o zaborze carskim, bo w zaborze pruskim sytuacja była trochę lepsza, aczkolwiek w całej Polsce nie było ani jednego kilometra drogi asfaltowej. Coś nieprawdopodobnego. Dodajmy, że w stolicy Polski, w Warszawie, asfalt pojawił się też dosyć późno. Później, to jeszcze w XIX wieku był położony, ale tak naprawdę to ten asfalt taki, jaki znamy go dzisiaj, no to właśnie po pierwszej wojnie światowej w Polsce pod sam koniec lat 20. Na przykład kilka uliczek na zbudowane wtedy właśnie w momencie, kiedy cytadela przestała pełnić swoją funkcję i pojawiała się budowania osiedli na północ cytadeli. 15 lipca 1918 roku w Krakowie podczas zdjęcia pomnika Władysława Jagiełły, jak te stamy, przed 1914 rokiem jeżdżącym ziemi, chyba w automobilu, nie damy poprzeć mowy, polski naród, polski ja mam taki numer automobilisty, szczep piastowy. Z wielką pompą oddaje się odcinek drogi utwardzonej Warszawa dumna pieśń zwycięży orzeł biały. Szczególnie popularna w czasie powstań śląskich zaczynała się od słów, pamiętam, gdzie wykazują jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski. Bo tam groszek w popiele w pierwszych latach niepodległej Polski tam nie było popularnością cieszyła się pieśń Maki, która była swoistym hołdem złożonym popularnym ułanu. Autorem słów był wybitny poeta i powieściopisarz Kornel Makuszyński, a muzykę napisał znakomity kompozytor Stanisław Niewiadomski. Ej dziewczyno, ej niebogo, jakieś wojsko pędź drogą. Skryj się za ściany, skryj się, skryj. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to ułany, ułany, ułany. W listopadzie 1918 roku, w okresie walk o Lwów z Ukraińcami, poeta Artur Oppmann napisał utwór Orlątko, który opisywał śmierć młodocianego obrońcy Lwowa. O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to za nasz Lwów. Ja pielem się tak samo, jak starsi. Mamo, chwal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów. Pod koniec 1918 roku powstała pieśń, która w Polsce niepodległej stała się jedną z najpopularniejszych piosenek wojskowych. Autorem słów i muzyki piechoty był Leon Uskino. Maszerują strzelcy, maszerują. Karabiny błyszczą szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój.
W 1917 roku powstała pieśń, która stała się hymnem sodalicji mariańskiej. Twórcą tekstu i muzyki był wybitny kapłan i Polak, ksiądz Józef Jarzębowski. Jakże głębokie i ponadczasowe są słowa tej religijno-patriotycznej pieśni. Błękitne rozwińmy sztandary. Czas wstrząsnąć zwątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze znicz wiary i gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi rycerski mychów, błogosław nam Chryste, napój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów. Od dzikiego ptactwa. My Polska, my naród, może skutkować zarażeniem, a co za tym idzie konsekwencjami gospodarczymi dla branży. Przypomina dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach swobodę handlu. Zauważa podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Ewa Lech. Grypa dzikich ptaków jest zupełnie inaczej traktowana niż u drogi. Cały problem dla nas i całe zadanie najważniejsze to jest odizolować i zabezpieczyć gospodarstwa, gdzie utrzymywany drób, od dostępu dzikich ptaków. Poprzednie przypadki ptasiej grypy w Polsce wykryto w grudniu 2007 roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że kompostownia na warszawskim Radiowie do końca roku powinna być zamknięta. Instalacja ma do mechaniczno-biologicznego przetwarzania śmieci, działa bez wymaganych pozwoleń i od lat przeszkadza mieszkańcom okolicy. Wielokrotnie skarżyli się na odór i problemy ze zdrowiem. Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, mówi, że prawo powinno być przestrzegane, dlatego zobowiązał wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do podjęcia stosownych działań. Stołeczny ratusz zapewnia, że złożył dokumenty do marszałka o odpowiednie pozwolenie na początku tego roku, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Agnieszka Kłomp, rzecznik ratusza, wyjaśnia, że do tej pory działalność kompostowni była uznawana za zgodną z prawem. Władze Warszawy obiecywały, że składowisko odpadów zostanie zlikwidowane do końca 2016 roku, a kompostownia do 2019, kiedy to powstanie nowa spalarnia śmieci na Targówku i przejmie działalność radiowa. Kandydatka demokratów Hillary Clinton oskarżyła dyrektora FBI o to, że doprowadził do jej porażki wyborczej. Według Clinton doszło do tego dlatego, że James Comey na kilkanaście dni przed wyborami poinformował Kongres o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie jej e-maili. Kandydatka demokratów powiedziała telewizji CNN, że zdecydowana większość sondaży dawała jej zwycięstwo w nadchodzących wyborach prezydenckich. Hillary Clinton mówiła, że wszystko szło po jej myśli aż do momentu, kiedy ujawniono informacje o ponownym śledztwie FBI. Trzy dni przed wyborami FBI poinformowało, że Clinton jest niewinna. To jednak jej zdaniem niewiele zmieniło w wyniku wyborczym. Śledztwo prowadzone przez FBI dotyczyło tego, czy Hillary Clinton posługiwała się niewłaściwie informacjami niejawnymi. Kiedy pełniła funkcję sekretarza stanu, używała prywatnego serwera do wysyłania służbowych e-maili, co mogło spowodować ich ujawnienie. Wiadomości, którymi zajęło się FBI, pochodzą z lat 2009-2012. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy do audycji Mariusza Gzyla, magazynu motoryzacyjnego. Polskie Radio 24. Powtórka programu.